Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Rozmowy Dnia. Moim dzisiejszym gościem jest Paweł Zawierka ze swoim najnowszym singlem Szklane Zło. Witam Państwa. Witam Ciebie. Cześć Pawle. Cześć. Słuchaj, przyjechałeś do nas, aby promować swój najnowszy singiel, który ukazał się pod koniec sierpnia. Jest zatytułowany Szklane Zło. No i teraz co? Co to takiego? No właśnie, co to takiego, Pawle? Ja oczywiście przygotowałam się odpowiednio i przysłuchałam ten utwór. Powiem szczerze, że troszeczkę poszedłeś w stronę rocka tym razem. Pokazałeś się z innej strony. Nie da się ciebie zaszufladkować. No, od początku mojej jakiejś takiej drogi muzycznej ja chyba nie miałem nigdy ochoty, żeby ktoś mnie zaszufladkował w stronę disco polo, czy rocka, czy popu, ale zawsze gdzieś tych stylów szukałem. Nie wiem, czy znajdę, no ale jestem takim niepokornym artystą i więc uważam, bo wszyscy producenci muzyczni, większość stacji radiowych, większość menadżerów w Polsce, chyba na świecie, chce, żeby artysta był zaszufladkowany. Jeśli śpiewasz rocka, to masz śpiewać rocka od początku do końca. Jeśli śpiewasz pop, masz robić pop. Ja uważam, że trzeba szukać swojej drogi i swojego stylu. Też dlatego eksperymentuję cały czas. Tak? No tak myślę. Teraz poszedłem w stronę takiego bardziej rockowego kawałka, ponieważ moje poprzednie kawałki były tak popowo, rockowo-jazzowe, no, jeśli chodzi o pierwszą płytę z zespołem Full Steam. Druga płyta to takie funky, trochę rocka, trochę popu. A teraz najnowszy singiel Szklane Zło. No to chyba taka bardziej rockowa nuta. Mhm. Tak bym powiedział. Czyli tak naprawdę odnajdujesz się poniekąd w każdym stylu muzycznym. Nie masz takiego wybranego przez siebie. Ty jesteś zmienny. Jesteś zmienny. Czujesz w danym momencie, że chciałbyś zaśpiewać tak, chciałbyś przekazać swoje emocje w ten sposób. Myślę, że to ukazuje tak naprawdę prawdziwego artystę, który jest zmienny podczas swojej ścieżki. Nie wiem, jakie jest zdanie innych, ale uważam, że trzeba próbować cały czas. Trzeba próbować właśnie różnych konfiguracji stylów. No nie spróbowałem jeszcze z rapem. Ani z reggae. Nie, spróbowałem z reggae. Tak, spróbowałem z reggae. Ta piosenka jest w szufladzie. Spróbowałem z reggae, ale z rapem jeszcze nie spróbowałem, rzeczywiście. To jest jedyny styl, z którym nie spróbowałem, ale nie wydaje mi się, żebym może bardziej dzisiaj wyglądam na styl tak, rapowy. Stylizacja tutaj odpowiada. Bardziej na rap, ale nie spróbowałem i nie wiem, czy to czuję, także tu w tą stronę bym nie szedł. A Szklane Zło rzeczywiście, rockowy kawałek, mocna gitara, mocne brzmienie bębnów, no zresztą znakomici artyści, także no co mogę powiedzieć. Przede wszystkim chciałbym podziękować moim kolegom artystom, Przemkowi Kuczyńskiemu, Wiktorowi Tatarkowi, Tomaszowi Zielińskiemu, basiście, Mateusz Muchewicz, który był współrealizatorem całego tego singla. No i w ogóle wielu innym osobom. Przede wszystkim też tutaj dzięki zasłudze chyba kogoś z waszej tutaj telewizji. Tomek, nagrał teledysk do tego świetny. Oczywiście no nie jest to teledysk mocno wysokobudżetowy, ale Tomek bardzo fajnie podołał, zresztą rozmawialiśmy przed programem. Tak, zresztą sami Państwo się przekonacie, zobaczycie. Bardzo fajna koncepcja tego teledysku. O czym opowiada Szklane Zło? To Szklane Zło opowiada o tym, że w dzisiejszych czasach jednak, ja cały czas powtarzam, ostatnio zostałem nawet zapraszany, często jestem zapraszany już do jakichś tam programów radiowych i cały czas podkreślam to, że w dzisiejszych czasach, no niestety, my jako ludzie przestajemy się przez szklane zło integrować, czyli, no nie wiem, jak ty uważasz, często piszesz na Messengerze, prawda? Tak. Często piszesz maile. Tak, w dzisiejszych czasach tak naprawdę brakuje nam tego kontaktu face to face. No, to jest właśnie przerażające. I ta piosenka, proszę Państwa,
namawiam gorąco, żebyście oglądali teledysk, ponieważ cała fabuła jest do tego zrobiona. Chociaż oczywiście nie da się dzisiaj żyć bez telefonu, bez komputera. Ja nawet dzisiaj, jadąc tutaj do studia, musiałem załatwić kilka spraw. Wyobraźcie sobie. I dzisiaj miałem taki ciekawy przypadek w ogóle. No, a propos, tak nawet się zastanawiałem przed tym programem, czy nie opowiedzieć o tej sytuacji. Oczywiście, opowiadaj. Po prostu, czy masz babcię? Mam, 93 lata. No ja już babci i dziadka nie mam, ale wielu z Państwa na pewno ma. I słuchajcie, wyobraźcie sobie babcię 80-letnią, która ma dzisiaj zalogować się na jakimś portalu Urzędu Skarbowego komputerem i jeszcze sobie załatwić wygenerowanie kodów, żeby na przykład można było kupić olej opałowy do pieca. Babci. Niemożliwe. Czyli jak babcia nie ma wnuczka, jak babcia nie ma rodziny, która się nią nie interesuje, to może sobie zimą zamarznąć albo sobie opalić drzewem, a niedługo nie będzie mogła nawet tym drzewem palić. Więc rzeczywiście bez tych komputerów się nie da, ale myślę, że świat zwariował trochę. Troszeczkę przesadzamy. Idzie to trochę w złą stronę, tak, prawda? Tak, i tam mówię, no tam w ogóle ten cały klip, ta cała piosenka opowiada o tym, że my wszyscy teraz tyjemy, nie ruszamy się, tak, bo no przychodzisz z pracy, no może nie ty, może nie ja, chociaż ja już też złapałem masę, szczególnie przez COVID, przyznaję. Ale nie ruszamy się, tak naprawdę pomyślcie o tym, kiedy ostatnio byliście na fajnej prywatce. Takiej wiecie, spotkajmy się w chacie, zróbmy sobie imprezkę, każdy przyniesie jakąś sałatkę, ktoś przyniesie coś tam. No i potańczymy sobie na przykład w domu przy fajnej muzyce, chociaż ostatnio prowadziłem taki program w radio Prywatka i o dziwo, zdziwiłem się, bardzo dużo ludzi tego słuchało. Nie powiem, w którym radio, bo nie można robić reklamy. Program nazywał się Prywatka, Szklane Zło poleciało innych kilka moich utworów, takich jak 18 Lasek na przykład, to taki na Prywatkę dobry kawałek. Też polecam, na YouTubie jest 18 Lasek, Melanż na 102. No i zdziwiłem się, bo rzeczywiście trochę ludzi pisało tam do redaktora, który prowadził tą audycję, ale pisali gdzie? Pisali na Messengerze, już pisali na Facebooku. Może wypadałoby się zastanowić, czy nie powinniśmy się trochę oderwać od tego szklanego zła, prawda? Bo na przykład mojej koleżanki dziecko, no, chłopak 10 lat, no niestety, ale już widać u faceta brzuszek. No to co on robi? Jak obserwuję dzieci moich znajomych, jeszcze dzieci nie mam, nie mam tego problemu. Coraz więcej dzieci jest otyłych. Tak, otyłych. Nie da się tego nie zauważyć. I uważam, że no, myślę, że powinniście zabierać te tablety na jakieś chociaż pół dnia, żeby te dzieci poszły na trzepak. Taka moja gorąca prośba do Was. Ja jestem wychowana jeszcze w tych czasach, gdzie wychodziłam na trzepak, bawiłam się w podchody, ganiałam się. A w gumę grałaś? Grałam w gumę. Ja pamiętam, to pamiętam w gumę, to grę w gumę. Ja nigdy nie wiedziałem, na czym u dziewczynek to polega. Natomiast uważam, że to była fajna gra pod tym, dlatego że mogłaś poskakać, prawda? A dzisiaj dzieci na czym skaczą? Na tablecie. No i o tym, proszę Państwa, opowiada nowy mój utwór pod tytułem Szklane Zło. Także, Szanowni Państwo, integrujmy się i niech ten teledysk, ten cały utwór będzie dla Państwa przesłaniem i taką chwilą refleksji nad tym, co dzieje się w obecnych czasach i czy faktycznie powinniśmy się w 100% z tym wszystkim utożsamiać, czy jednak cofnąć się o te kilkanaście lat. Myślę, że powinniśmy się troszeczkę zastanowić przede wszystkim nad naszą najbliższą rodziną. Uważam, że wiele związków partnerskich rozpada się, wiele małżeństw rozpada się przez to, że są portale randkowe, że mamy większą dostępność do tego całego jednak trochę zła. Ja nie mówię, że internet jest zły, bo internet jest wielką, piękną kopalnią wiedzy. No jest, ale udogodnieniem bardzo dużym. No ale niestety jest też szklanym złem. No, to jest tak, bym wypośrodkował. No zresztą na pewno znacie Państwo wszyscy takie fajne memy pod tytułem
najbardziej mnie rozbawia ten, że impreza u babci, prawda? No to wszyscy chyba znamy z internetu imprezę u babci, jak to wygląda. Wnuczkowie siedzą przy telefonach, a babcia siedzi sobie przy stole z mamą, ewentualnie rozmawia. No to jest przerażające, ale może za 20 lat będziemy cyborgami. Samo jak dzisiaj bardziej doceniamy te naturalne produkty, produkty bio, które coraz częściej pojawiają się na półkach, bo ten świat po prostu zwariował i dobrze, że teraz wszystko idzie w tą stronę, żebyśmy znów nie jedli tej chemii, która nas wyniszcza. No, już część chyba z ludzi na świecie się zaczyna bardziej opamiętywać, ale to nie jest jeszcze chyba ten moment. Jeszcze będzie dużo sytuacji, gdzie ludzie będą niestety umierać na raka z powodu chemii. No tak się będzie działo. Ja nie mówię, ja tego nie zatrzymam tym teledyskiem ani tą piosenką, ale może namawiam Państwa, żeby Państwo się zastanowili nieraz nad tym, szczególnie nad swoimi najbliższymi, czy nie poświęcamy więcej czasu internetowi i szklanemu złu niż naszej mamie, babci, dziadkowi, najbliższym, którzy za chwilę być może od nas odejdą, już nie będziemy mieli okazji się z nimi spotkać tak blisko przy stole. Taka to moja puenta. To prawda. Taki trudny czas dla nas miał miejsce kilka miesięcy temu. Chodzi mi tutaj oczywiście o pandemię. Szczególnie dotknęła ona artystów. Tak, no ale na całe szczęście ja akurat nie żyję stricte tylko z muzyki. Nie zajmuję się tylko muzyką. Po prostu muzyka dla mnie jest czymś takim naturalnym, z czym mogę powiedzieć, że się gdzieś tam może urodziłem. Zresztą mój tata miał operowy głos, był tenorem bohaterskim, więc gdzieś to tam przypadkiem kiedyś się zdarzyło, że ja się gdzieś tam zakręciłem na jakimś weselu, zaśpiewałem i tak się to wszystko zaczęło niechcący. No ale myślę, że to wszystko trzeba zrównoważyć sobie teraz i zastanowić się, czy to szklane zło nam pomoże w tym wszystkim? Czy będziemy sobie mogli dalej tak siedzieć przed tymi telewizorkami, a gdzie będzie nasze takie naturalne życie codzienne, prawda? Często rzeczy najlepsze. Telefon dzwoni cały nasz czas. Ekran jak niebo, obraz zaklęty. Ktoś za nas myśli, tak to jest. Nie jesteś sobą, sobą nie jesteś. Stos aplikacji, w nich ty i ja. Na zwykłe życie brakuje miejsca. System ukradł cały twój świat. Spójrz dookoła chociaż raz. Uwierz w życie, uwierz w nas. Zakończona serce, odbiornik głową.
Halo, kto dzwoni, to znowu ja. Spójrz do mnie.